Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w piątek 11 września ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o planach sprzedaży budynku poczty przy ulicy Dolnych Wałów, o festiwalu służb mundurowych oraz nadchodzącym meczu Piasta. Zapraszam. Jak informuje serwis 24gliwice.pl, zabytkowy obiekt znajdujący się przy ulicy Dolnych Wałów, w którym znajduje się urząd pocztowy, został wystawiony na sprzedaż. Właścicielem budynku jest firma Orange Polska, od której Poczta Polska wynajmuje znaczną część nieruchomości. Łączna powierzchnia to prawie 7800 m2. Decyzja operatora podyktowana jest faktem, że wraz z rozwojem technologii zmniejsza się zapotrzebowanie metrażowe firm telekomunikacyjnych. Według portalu 24gliwice nieruchomość cieszy się sporym zainteresowaniem. Potencjalny nabywca nie będzie mógł jednak ingerować w zewnętrzny wygląd budynku. Obiekt jest bowiem pod ścisłą ochroną konserwatorską. Grzegorz Krawczyk został nowym dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego. Wakat na tym stanowisku został zapełniony po kilku miesiącach. Wcześniej funkcję tę pełnił Paweł Gabara. Po jego odejściu miasto ogłosiło konkurs na objęcie stanowiska, jednak żaden z kandydatów nie spełnił oczekiwań komisji. Wyboru ostatecznie dokonał prezydent Zygmunt Frankiewicz. Grzegorz Krawczyk będzie zarządzał Gliwickim Teatrem Muzycznym do września 2020 roku. W związku z tym przez najbliższe 5 lat będzie on na bezpłatnym urlopie w Gliwickim Muzeum, którym dotychczas kierował. Dla Krawczyka nie będzie to pierwsza przygoda z GTM-em. Przez kilka lat był zastępcą poprzedniego dyrektora placówki. Po raz trzeci na Placu Krakowskim spotkały się najważniejsze służby mundurowe. Na miejscu była nasza kamera. Jesteśmy na Placu Krakowskim. Tutaj dzisiaj dużo młodzieży, no i też służby, które na co dzień ułatwiają nam życie, no i ratują przede wszystkim. Za tym stoi Straż Miejska w Gliwicach. Tak, Straż Miejska w Gliwicach już po raz trzeci organizuje przedsięwzięcie Lepiej Razem Niż Osobno, prezentacja służb mundurowych. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim pokazanie naszej lokalnej społeczności, młodzieży, jak współdziałają w życiu codziennym służby mundurowe. Przede wszystkim Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja, Pogotowie Ratunkowe. Nasze tutaj współdziałania na Placu Krakowskim dzisiaj również wsparło wojsko. Są z nami 6 Batalion Powietrzno-Desantowy z Gliwic, jednostka wojskowa AGAT oraz oddział żandarmerii wojskowej. Chcieliśmy zaprezentować uczestnikom festynu profil działania jednostki, opowiedzieć o zadaniach, które realizujemy, o zadaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym, z bezpieczeństwem publicznym, z ochroną przeciwpowodziową oraz zaprezentować działanie monitoringu miejskiego, umożliwić dzieciom sterowanie tym monitoringiem. Były też jeszcze inne atrakcje. Tak, atrakcji dzisiaj było mnóstwo. Rozpoczęliśmy od symulacji wypadku z udziałem motocyklisty, rowerzysty oraz pojazdu z samochodu. Pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Knurowa oraz z Pyskowic. I na koniec pokaz grupy mażoretek z Młodzieżowego Domu Kultury. Września w Gliwicach mamy specjalne klasy policyjno-prawne w Sośnicy. Tak, mamy klasę o profilu policyjno-prawnym, klasa kształci się w kierunku technik ekonomista, także nasza młodzież zarówno będzie próbowała zdobyć zawód w kierunku technika ekonomisty, jak i przygotowywać się do przyszłej pracy w policji. Tak, w sumie minęło parę dni września i co już możesz na ten moment powiedzieć o tej klasie? Mogę powiedzieć, że bardzo szybko nauczyli się regulaminy, które też dostaliśmy niedawno, żeby go sobie wtłoczyć do tej głowy i muszę przyznać, że starałem się go respektować. No i to mi się podoba naprawdę, że w takim wieku można trzymać rygor i można się stosować do regulaminów właśnie. I co, czyli rozumiem, że to już jest taka twoja upragniona ścieżka, tak? Żeby zostać tym policjantem, czy jeszcze masz jakiś plan alternatywny? Policjantem, no najlepiej policjantem, a jak nie to strażakiem. Na dzisiejszym festynie stawiła się także służba, która cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków. Państwowa Straż Pożarna dzisiaj uczestniczyła w symulowanym wypadku. Zaprezentowaliśmy, jak nasi strażacy przy tym dla nas prostym założeniu reagują, pomagają, rozpoznają sytuację. No i prezentujemy na naszym stanowisku w tej chwili namiot, w którym jest zadymienie, czyli pokazujemy, w jakich warunkach strażacy w czasie gaszenia pożaru muszą się zorientować i poruszać. Prezentujemy tutaj sprzęt, którym dysponujemy w batalionie, 6 Batalionie Powietrzno-Desantowym. Jest to broń cięższa, lżejsza, są to moździerze i zarówno spadochrony,
na których skaczemy, skaczą żołnierze z kompanii szturmowych. Spoglądam na Państwa stanowisko i tutaj chyba największą popularnością cieszy się chyba Wasz najnowszy pracownik Miś, który jeszcze chyba nie ma imienia. Tak, Misiu jeszcze nie ma imienia, ale jest największą chyba atrakcją. Niezależnie od wieku, zawsze chętnie wszyscy do Misia lubią się przytulić i razem z nim zapozować do zdjęcia, ale oprócz Misia mamy też stanowisko z autochodzikiem, gdzie dzieci mogą poznać zasady ruchu drogowego, bezpieczeństwa w tym ruchu drogowym i przepisów związanych z poruszaniem się na jezdni. I myślę, że to też ważny element edukacyjny. Czy za rok znowu się tutaj spotkamy? Myślę, że tak. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom oraz w internecie. Zapraszam na wiadomości sportowe. Zakończyła się przerwa na mecze piłkarskiej reprezentacji. Na murawy wracają ligowcy. Lider Ekstraklasy, Piast Gliwice, w niedzielę zmierzy się z Pogonią Szczecin. Będzie to niełatwa przeprawa. Piłkarze Piasta ostatnie spotkanie o stawkę rozegrali 2 tygodnie temu. W trakcie przerwy na mecze reprezentacji niebiesko-czerwoni udali się na zgrupowanie do Wisły. Miało ono jednak niewiele wspólnego z wypoczynkiem. Bardziej pracowaliśmy nad motoryką, dynamiką, wytrzymałością, także bardziej się nad tym skupiliśmy. A jeżeli chodzi o elementy gry i grę z piłką taktyczną pod Pogoń, to dopiero w tym tygodniu. Wycisk był spory? Tak. No, jeżeli się pracuje nad takimi elementami właśnie jak motoryka, to rzeczywiście dużo jest biegania, dużo jest interwałów, dużo jest podbiegów, długodystansowych biegów, także popracowaliśmy solidnie. Tak naładowani piłkarze Piasta w niedzielę podejmą na wyjeździe Pogoń Szczecin. Podróż na drugi koniec Polski z pewnością będzie męcząca, ale cel jest jasny. Na wyjazdach przede wszystkim trzeba punktować i nie tracić głupio bramek i wykorzystywać swoje szanse i jedziemy tam z nastawieniem po zwycięstwo, bo jedziemy tak na każdy mecz. Spodziewamy się tego, że raczej być może już nie będą podchodzić do nas obojętnie, ale mówię, no my jedziemy z nastawieniem wygrania meczu i nie patrzymy tak naprawdę na Pogoń, patrzymy na siebie i tak jak mówię, no my musimy dążyć do tego, żeby wygrywać mecze, a nie oglądać się na przeciwników. Po 7 spotkaniach Piast Gliwice z dużą przewagą nad rywalami niespodziewanie prowadzi w tabeli. Podopieczni Radosława Latala do sytuacji tej podchodzą z dużym spokojem, ale nie mają zamiaru zwalniać tempa. Mamy lidera, ale spokojnie, jest tylko 7 mecz, Ekstraklasa Liga jest bardzo długa i spokojnie mecz na mecz. No tak, na pewno jest to sytuacja niecodzienna, gdy po 7 kolejkach ma się w zasadzie 18 punktów. Jest to coś pozytywnego. Być może mieliśmy troszeczkę szczęścia, ale prawda jest taka, że temu szczęściu pomogliśmy, bo graliśmy dobrze, wykorzystywaliśmy sytuację, no i też skutecznie się broniliśmy, także wiemy w jakim miejscu jesteśmy i chcemy dalej kontynuować tą dobrą pasę. Niedzielne spotkanie z Pogonią Szczecin rozpocznie się o 15:30. W niedzielę o 13:30 na stadionie Wilczym Gardle przy ulicy Niezapominajki odbędzie się piknik amerykański. Głównym wydarzeniem sportowym będzie mecz w ramach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, w którym zagrają Gliwice Lions i Opole Wolverines. Lwy w spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 14:30, będą walczyć o wejście do fazy play-off. W przerwie meczu organizowane będą konkursy z nagrodami dla kibiców. Na każdego z uczestników pikniku będzie czekać darmowy przewodnik kibica, tłumaczący zasady futbolu amerykańskiego. W niedzielę rozrywkę dla siebie znajdą fani piłki nożnej, futbola amerykańskiego, ale także zumby. O 12:00 pod centrum handlowym na ulicy Pszczyńskiej wystartuje bowiem Zumba Maraton. Jest to impreza charytatywna. Dochód z wydarzenia przeznaczony zostanie na leczenie chorej Zuzi Raczkowskiej. Na wspólną zabawę taneczną zapisywać się można o 10:00. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego weekendu.